Życzę wam wszystkim, żebyście w tym mieście mieszkali do końca swojego życia w pokoju, żeby już nigdy nie było wojny, żebyście nigdy nie musieli przeżywać momentu, kiedy nie macie prawa mówić tego, co myślicie, żeby też takie rządy były, że mamy prawo mówić to, co myślimy. Każdy ma prawo dbać o to, żeby dbać o ten kraj. A w tym prawie jest pewne, że kto dba, ten kocha ten kraj i dla niego jest w służbie. Pamiętajcie, że jesteśmy wolnym narodem i nikt nie ma prawa nami tak rządzić, żebyśmy się czuli upokorzeni. Nam potrzebny jest taki rząd, który będzie umiał tak rządzić, żeby demokracja tutaj została na zawsze. Każdy, czy jest mężczyzną, czy kobietą, jest obywatelem tego kraju i ma w konstytucji zapisane, że ma równość. Że wszyscy, czy to jest śmieciarz, czy to jest i pan generał, wszyscy jesteśmy wobec konstytucji równi. I o tą konstytucję proszę, bo ja już odchodzę. Moi koledzy już odeszli w większości. Została nas tego garceczka. Proszę, żebyście pamiętali o konstytucji. O konstytucji. Żeby każdy obywatel znał konstytucję. Że to trzeba już zmienić też całkowicie ten rząd, który nie pamięta. Nie pamięta. Wolność jest najważniejsza. I nie jest dana raz na zawsze. Sami musimy o nią dbać i ta należy do każdego obywatela tego kraju. Pamiętać o konstytucji, o tym, co tam jest zapisane. I w szkołach musi być lekcja wychowania obywatelskiego. Niech pan Czarnek ze swoimi poglądami przeczyta książkę Korczaka. Niech zobaczy, jak trzeba rozmawiać z młodzieżą, z dziećmi. Niech najpierw się nauczy, a potem mądrzy. Dziękuję. Przepraszam, że za długo, ale może ostatni raz.